Kochani, jesteśmy w programie infomusic.pl. Zapraszam Was wszystkich do oglądania i słuchania ciekawych wywiadów. Witam wszystkich serdecznie. Michał Bigora i portal infomusic.pl. Dzisiaj mamy ogromną przyjemność gościć pana Jana Borysewicza, czyli lidera i współzałożyciela zespołu Lady Punk, jego głównego kompozytora, jednego z najwybitniejszych gitarzystów w historii polskiej muzyki rockowej. Witamy, panie Janie. Witam serdecznie. Panie Janie, pewnie się pan domyśla, że pretekstem do naszej rozmowy jest wydana w zeszły piątek wasza premierowa płyta LP40. Jej tytuł nawiązuje do tego, że w tym roku obchodzicie swoje 40-lecie imponujące jak na polskie warunki kariery. No i co oczywiste, tych analogii z początkami kariery w roku 40-lecia musiało być sporo. Zresztą o te analogie zadbali panowie sami. Chociażby otwierający płytę utwór Ameryka jest podobnie jak wasz pierwszy utwór, śpiewany, czyli Mała Lady Punk, do którego wszystko się rozpoczęło i któremu zespół zawdzięcza nazwę, śpiewany przez pana. Inny utwór Karton jest z kolei nawiązaniem do utworu Minus 10 w Rio, w którym śpiewał pan zwrotki, a Janusz Panasewicz śpiewał refreny. Innym jakby analogicznym nawiązaniem jest fakt, że na koncertach promujących płytę w warszawskiej Stodole, na jednym z nich miałem okazję być, zagraliście cały repertuar z najnowszej płyty, a podobną ilość utworów, tak dużo, graliście właśnie z debiutu, no i ewentualnie podczas trasy, gdzie jak była jego reedycja z okazji 35-lecia. Proszę powiedzieć, czy nagrywając tą płytę, komponując na nią materiał, jak często pan się łapał na tym, że pan wraca myślami do całej waszej kariery i do jej początku zwłaszcza? Jak bardzo była to dla pana sentymentalna praca? Szczerze mówiąc, zaczęło się od tego, że ja w ogóle nie chciałem zrobić płyty takiej jak sprzed 40 lat, czyli tej pierwszej płyty. Dlatego mieliśmy przerwę 5-letnią, dlatego tak długo się zastanawiałem, jaka to ma być płyta. Szczerze powiem, że tak, jeżeli chodzi o teksty, była taka stagnacja w pewnym momencie na rynku ogólnie, tak mi się wydawało, zresztą ja też nie wiedziałem za bardzo, o czym możemy pisać. W zasadzie to się stało w ten sposób, że ja chyba najdłużej pracowałem przy tej płycie, czyli jakieś 2 lata, jeżeli chodzi o same kompozycje. Zrobiłem 26 utworów, z czego wybrałem 12 utworów. Okazało się, że utwór Ameryka dopiero w trakcie pandemii i w trakcie tej słynnej takiej tego filmu, który pokazywał w Ameryce zabicie tego Afroamerykanina. George'a Floyda. George'a Floyda, tak. Spowodowało to u mnie jakby właśnie wtedy dopiero takie cofnięcie do mojego dzieciństwa w ogóle. W zasadzie, że patrząc na ten obrazek ze Stanów, zastanawiałem się w zasadzie, za czym ja tak, kurczę, tęskniłem jako dzieciak. Że w zasadzie nie zdawałem sobie z tego sprawy, że jeszcze ludzie w tych czasach będą walczyli w ogóle o swoje prawa i w ogóle o wszystko. To, co się wydawało już tak jasne, że w zasadzie jest, że już mamy pozamiatane, że mamy w ogóle jak gdyby świat do przodu, który idzie przed nami. Okazało się, że nie, że zrobiło mi się strasznie smutno z tego powodu i zacząłem myśleć o tych swoich czasach, jak ja zacząłem startować, jakiej muzyki słuchałem, jak ja tęskniłem za tą Ameryką i nagle no, najnormalniej w świecie zrobiło mi się smutno, że ten świat się tak strasznie w ogóle stoczył, że nie wiadomo kiedy to się stało, że on, znaczy, że nawet no, może nie świat, tylko my jako ludzie, zdałem sobie z tego sprawę, że my jako ludzie nie zdajemy egzaminu w ogóle tu na ziemi. I w zasadzie ten utwór jest takim jakby, on mi pokazał, że to będzie dobry moment na płytę, żebym ja go jako wypuścić jako pierwszy singiel i żebym ja go zaśpiewał i wtedy jakby przyszedł ten moment, że porównałem to jakby do tych początków Małej Lady Punk, kiedy w ogóle jeszcze zespołu wtedy nie było. Ja zaśpiewałem Małą Lady Punk, nie było Panasewicza, nie było nikogo z tego zespołu. Tylko ja byłem z Andrzejem Mogilnickim, była nazwa, był utwór, a nie było zespołu. Więc tak to się zaczęło i tak sobie pomyślałem, że to będzie chyba dobry taki początek, żeby pokazać jakby, co się wydarzyło od tamtego czasu do teraz.
No a potem już w trakcie nagrywania wokali do tej płyty, utwór Karton bardzo dobrze mi się śpiewało. I to chyba tak samo było wtedy z utworem Minus 10 w Rio 40 lat temu. Że bardzo chciałem ja zaśpiewać te zwrotki i tak samo tutaj. Janusz zaśpiewał co prawda zwrotki na początku, bo myślałem, że on sobie poradzi sam z tym numerem, ale ja już miałem tak ten utwór ośpiewany z tym tekstem, że pomyślałem, że dobra, to zróbmy tak, jak było na samym początku, żeby była taka klamra. Także to na twoje pytanie odpowiem, że to się wydarzyło jakby podczas nagrywania tej całej płyty. To nie było zamierzone podczas komponowania, tylko podczas nagrywania tej płyty. Ale klamra okazała się bardzo skuteczna. Tak, bo czasami nie da się tak przewidzieć wszystkiego od początku do końca. Takie zbiegi okoliczności też bardzo lubię i one są czasami bardzo fajne. To jest tak zwana improwizacja, więc ponieważ ja jestem gitarzystą improwizującym, więc w życiu czasami też potrafię zaimprowizować i czasami się okazuje, że te rzeczy potrafią być bardzo ciekawe. Do pana improwizacji gitarowych i do tekstów, których pan jest współautorem na płycie, jeszcze wrócimy. Ale pozwoli pan, że jeszcze na chwilkę wrócę do wspomnianego debiutu, czyli do płyty Lady Punk z roku 83. Właściwie gdyby po tej płycie zespół się rozpadł i już nigdy nic więcej nie nagrał, to i tak miałby trwałe miejsce w historii polskiej muzyki rockowej. Jest to płyta bez precedensu, nie tylko w historii polskiej, ale w ogóle europejskiej fonografii. A 6 utworów dotarło na pierwsze miejsce kultowej wówczas listy przebojów programu trzeciego. Tych utworów mogło być nawet 7, ale na skutek różnych okoliczności kompozycja Tańcz Głupia Tańcz na płycie się nie znalazła ostatecznie. Różnica między debiutem a ostatnią płytą jest między innymi też taka, że wówczas wszystkie teksty napisał współzałożyciel zespołu wspomniany przez pana Andrzej Mogielniński. Natomiast na ostatniej płycie spod jego pióra wyszedł tylko utwór Eras. Moje pytanie jest takie, czego tylko jeden utwór? Tym bardziej, że ta płyta ma dość dużo takich smaczków, bym powiedział, polityczno-społecznych, w których pan Andrzej się specjalizował. Tak, wszystko się zgadza. Ja na początku myślałem właśnie, taki był początek, taki był zamysł, żeby zrobić płytę z Andrzejem Mogielińskim całą. Ale jak zacząłem komponować te utwory, Andrzej zrobił jeden kawałek, który się nie ukazał na płycie. Eras po prostu znakomity tekst. Od razu został przyjęty. Natomiast w momencie, kiedy ja już zacząłem, krystalizowały się te wszystkie kompozycje, tak sobie pomyślałem, że chyba niepotrzebnie zaproponowałem Andrzejowi współpracę na całą płytę, ponieważ chciałem spróbować, żeby ta płyta była troszkę inna, żeby ona się jednak różniła od tej pierwszej. A tutaj jakby za bardzo by się to wybijało. Być może przy następnej płycie, nad którą w tej chwili już pracuję, bo mamy teraz sporo czasu, więc bardzo dużo pracuję w studio i nagrywam coraz to nowsze kompozycje. Być może na nową płytę, którą będę robił właśnie taką gitarową, będę chciał poprosić Andrzeja o napisanie tekstów. Natomiast tutaj wydaje mi się, że troszeczkę mój pomysł był trochę w innym kierunku, no, ale wydaje mi się, że chyba dobry. Jak najbardziej dobry, aczkolwiek głównym autorem tekstów na tej płycie ostatniej, podobnie zresztą jak na płycie poprzedniej Miłosi Władza, jest Wojciech Bryski. Rozmawiałam 5 lat temu właśnie przy okazji Miłosi Władza z Januszem Panasewiczem, między innymi na temat tekstów pana Wojciecha. I on powiedział, zresztą ja to sprawdziłem i rzeczywiście tak było, że pan swego czasu powiedział, że widzi w nim podobny potencjał, jaki widział pan z Andrzejem Mogielnickim. Pan Janusz się z tym twierdzeniem powiedział, że nie zgadza, że owszem, Wojtek jest zdolny, ale nie aż tak jak Andrzej, bo Andrzej był mistrzem świata w tej dziedzinie. I moje pytanie jest takie. Czy według pana, po pierwsze, pan Janusz Panasewicz zmienił zdanie na temat twórczości Bryskiego, po drugie, czego sam tym razem żadnego tekstu nie popełnił i po trzecie, czego aż 5 utworów jest pana współautorstwa, to się chyba do tej pory nie zdarzało? Ja lubię pracować z Wojtkiem Bryskim, ponieważ Wojtek, z nimi się bardzo dobrze współpracuje. To nie jest taki autor tekstów, do których dostaję muzykę i ja czekam, aż on mi przyśle tekst. To jest człowiek, z którym pracuję jakbyśmy razem współtworzyli coś, czyli ja komponuję utwór i rozmawiamy, o czym ja chciałbym, żeby był ten utwór, prawda? No już nie będę chyba tłumaczył, że Ameryka, jeżeli mówiłem na samym początku, że to jest jakby moje dzieciństwo i ten tekst, jakby ja cały, w zasadzie ja go napisałem, Wojtek mi pomógł w tym tekście,
więc jesteśmy wspólnie napisaliśmy ten tekst, natomiast cały zamysł i sam pomysł, te wszystkie początki, jakby ten tekst jest w ogóle, który mi przyszedł do głowy zaraz po obejrzeniu tych wszystkich akcji, które miały miejsce w Ameryce. Ja lubię z Wojtkiem pracować, ale też Wojtek nie napisał wszystkich tekstów, jak na ostatniej płycie, więc szukałem też innych ludzi, którzy mogliby napisać coś ciekawego. Chciałbym, żeby ta płyta była taka troszkę... Chciałem pomieszać trochę te style tych autorów tekstów, żeby to nie było tak jednoznaczne. Uważam, że świetnym pomysłem było, nawet nie wiem, kto mi polecił w ogóle, Michała Wiraszko. Uważam, że bardzo dwa znakomite teksty napisał, takie bardzo pasujące do zespołu. I uważam, że ten wybór był bardzo dobry. Ja nie słyszałem, żeby Janusz Panasewicz mi powiedział, Jan, ale wiesz co, ale ten tekst mi się nie podoba w ogóle, czy ja go muszę śpiewać i tak dalej. U nas nie ma czegoś takiego. Ja przynoszę kompozycję, przynoszę ten i człowiek słucha tego najpierw. I czy Janusz, czy muzycy zespołu słuchają tego materiału i oni go jakby akceptują. Ja jestem przekonany co do tych utworów, ale też jakieś od nich kiwnięcie głowy potrzebuje, że Jan jest okej. Okay. No i tak to wyglądało. I nie przypominam sobie, żeby Janusz powiedział na przykład, a ja muszę ten numer śpiewać, bo mi się ten tekst nie podoba. Z tego co zauważyłem, na tej płycie Januszowi się wszystkie teksty podobały, a może mi czegoś nie mówi, no nie wiem. W każdym bądź razie, gdyby mu się nie podobały, to pewnie by nie zaśpiewał. No bo też pamiętam taką sytuację, że kiedyś przyniosłem jakiś tekst, czyjś już nawet nie pamiętam, i Janusz mówił na przykład, o wiesz, ale tu nie wiem, czy tu wiesz tego. Ja mówię, dobra, jak ci nie pasuje, to robimy po prostu, staramy się robić jakiś inny. Ale przy tej płycie nie przypominam sobie, żeby była jakaś taka sytuacja, żeby Janusz miał jakieś na przykład, nie wiem, no, jakąś niechęć do zaśpiewania któregoś z utworów. Wręcz przeciwnie, przyjeżdżał, akurat się spotykaliśmy w studio w takim czasie pandemicznym, spotykaliśmy się tylko w trójkę, czyli Wojtek Olszak, który realizował, nagrywał instrumenty i wokale. Także była świetna atmosfera przy tych nagraniach. I tak jak mówię, no, uważam, że Wojtek jest zupełnie innym autorem tekstów, ale on mi bardzo odpowiada, jeżeli chodzi o słowo. Także to, wiesz, ja bym nie chciał porównywać na przykład Wojtka z Mogielnickim, Mogielnickiego z Hołdysem. No każdy jest z nich inny, tak samo jak ja jestem innym kompozytorem od innego, prawda? Czy gitarzystą od innego gitarzysty. No ale na tym to polega. Uważam, że takich kolorów się powinno dodawać w ogóle. Ja lubię szukać, tak samo jak po... Mieliśmy przerwę z Andrzejem Mogielnickim i Andrzej nie pisał tekstów, to pisał tekst na przykład świętej pamięci Grzesiu Ciechowski, świętej pamięci Jacek Skubikowski, Zbyszek Hołdys. I to są utwory, które ja lubię coś takiego w tym zespole, że my mamy strasznie duży wachlarz numerów takich różnych, że one, nie chciałbym, żeby na przykład wszystkie były takie same jak pierwsza płyta. Między pierwszą płytą na przykład, a utworem Zawsze tam, gdzie ty, jest totalna przepaść, prawda? Ale ja takich utworów potrzebuję też na scenie. Czyli Zostawcie Titanika. Też nie wiem, czy Andrzej Mogielnicki by napisał jakiś dobry tekst do tego utworu. Grzesiek napisał znakomity. No, mógłbym to wymieniać, prawda? No każdy z tych tekściarzy jest inny, ale przez to, że ja dobierałem tych autorów tekstów na różne płyty innych, wydaje mi się, że to spowodowało to, że zespół przez 40 lat nazbierał niesamowicie ciekawy materiał, który może grać na koncertach. I dla mnie to jest najważniejsze. Potwierdzam to, co pan mówi. Pan Janusz tak właśnie powiedział, że jak jakiś utwór mu nie pasuje, to po prostu o tym panu mówi. I... No tak, no bo ja też nie mogę narzucać wokaliście, który po prostu powie w ogóle... No dobra, ja to zaśpiewam w ogóle i z łaski przyjdzie i będzie śpiewał. Nie, u nas tak nie ma w ogóle, tu nie ma żadnego przymuszania w ogóle. Janusz musi też akceptować to, co ja skomponuję na przykład, to absolutnie wierzę, że on ma do mnie totalne zaufanie, prawda, jak do gitarzysty i kompozytora. Natomiast absolutnie w tekstach ja muszę z nim jakby konsultować te rzeczy, dlatego że chcę też, żeby on się dobrze czuł, śpiewając te utwory. Ale konkretnie przy tej płycie uważam, że
że Janusz naprawdę na niektóre teksty wręcz jest zachwycony nimi. Przepraszam, muszę przełączyć. Tak, to nawet widać po sposobie jego interpretacji emocjonalnej. Zresztą ona zawsze była jest i będzie emocjonalna. Moglibyśmy długo mówić o tekstach. Mi najbardziej osobiście ze wszystkich tekstów, w których pan maczał palce, podoba się kończący płytę Zapomnieć. Zresztą jest to w ogóle ciekawy utwór, taki nowocześnie zaaranżowany, bym powiedział trochę synth-popowy nawet. Ciekawa kompozycja, taka niebanalna. Natomiast no, wiadomo, jest pan przede wszystkim wybitnym gitarzystą. I jakiś czas temu słuchałem wywiadu, który z panami przeprowadził Michał Kirmuć. I zaciekawiła mnie tam jedna pana wypowiedź, bowiem powiedział pan, że spośród mnóstwa różnorodnych, wspaniałych, cudownych solówek, które pan zagrał, większość pan improwizuje, natomiast solówką, którą pan pamięta najlepiej i którą właściwie odtwarza na koncertach bezbłędnie, jest solówka do utworu Nie wiesz nigdy kobiecie. Jak wiemy, pan... Słucham? To się zgadza, tak. Tak, tak, tak. Jak wiemy, pan ten utwór skomponował, będąc jeszcze członkiem Budki Suflera. Zresztą pracując w Budce Suflera, miał pan też okazję współpracować z panem Andrzejem Mogielnickim, który napisał zresztą tekst do tego utworu. Panowie później współpracowali przy pierwszej płycie Izabeli Trojowskiej, następnie przy drugiej płycie Układy. Powstał wówczas wspomniany pierwszy utwór Mała Lady Punk i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby historia. Natomiast chciałem wrócić do samego utworu Nie wiesz nigdy kobiecie, bowiem różne źródła podają i zresztą pan sam świętej pamięci Romuald Klipko mi to też zasugerował, że choć utwór jest oczywiście pana kompozycją, jakiś niewielki muzyczny wkład on miał w niego również. I moje pytanie jest takie, czy to jest rzeczywiście prawda i generalnie jaki wpływ na pana rozwój kompozytorski miał, no zmarły niedawno w poprzednim roku ten wybitny kompozytor. Szczerze mówiąc, Romek słuchał zupełnie innej muzyki, ja słuchałem zupełnie innej muzyki. No, na pewno, jeżeli chodzi o utwór Nie wiesz nigdy kobiecie, to miał bardzo znaczący wpływ, bo wyraził zgodę, żebym ja w jego zespole wykonał swoją kompozycję. No, to się rzadko zdarza. To się rzadko zdarza. Jeżeli chodzi o samą kompozycję, to absolutnie nie, bo nie przypominam sobie, żeby Romek jakby coś mieszał palcami w ogóle w tej kompozycji, bo to jest od początku do końca moja kompozycja. Natomiast no, wkład miał niesamowicie wielki, ponieważ zezwolił na to, tak jak powiedziałem, żeby kompozycja nie jego lidera zespołu Budki Suflera była w jego zespole. No, wydaje mi się, że dla niego to było też trochę przeżyciem w ogóle, żeby coś takiego zrobić, bo sam jestem kompozytorem i wiem, jak ja bym się czuł, jakby ktoś przyszedł do mnie i powiedział w ogóle: Jan, wiesz co, ja bym chciał tutaj komponować w ogóle, wiesz, i tak dalej. No, nie wiem, jak ja bym się... Raz wyraziłem zgodę, żeby skomponował utwór taki gitarzysta, który z nami grał, Andrzej Łabęcki. Natomiast no ja mu strasznie dużo zawdzięczam temu człowiekowi. No ja grałem w tym zespole, ja się dużo tam nauczyłem, przede wszystkim jako sideman. Czyli ja przyjeżdżałem z Wrocławia najczęściej w nocy kuszetką i przyjeżdżałem do Lublina i spałem albo u Romka Lipko, albo spałem u świętej pamięci również Jurka Janiszewskiego, dziennikarza z Lublina. Z którym się bardzo dobrze w ogóle mi rozmawiał, dlatego że ten człowiek się znał bardzo dobrze na muzyce. Bardzo dobrze. I świetnie mi się z nim rozmawiało, ale najważniejszą rzeczą chyba w Budce było to, że ja mogłem sobie w nocy jeździć do studia, do tego lubelskiego studia, w którym było znakomite studio nagrań. I mogłem sobie nagrywać gitary, odtwarzać się, słuchać, zmieniać i tak dalej. Tam dzięki Budce Suflera przez wiele lat stałem się bardzo dobrym sidemanem, czyli takim muzykiem, który mógłby występować z innymi zespołami, na przykład nagrywając im swoje gitary i solówki, co się potem okazało, że to bardzo często robiłem, bo na przykład i przy płycie Jacka Skubikowskiego, Grzesia Ciechowskiego, z wieloma muzykami pracowałem w ten sposób. Natomiast muzycznie myślę, że od Romka Lipko za dużo się nie nauczyłem, dlatego że, tak jak mówię, on trochę zupełnie inną muzykę grał, ja miałem trochę zupełnie inne wizje. On słuchał na przykład Abby, a ja słuchałem Hendrixa. No to była przepaść, prawda? Dla niego Hendrix był abnegatem muzycznym. Tak twierdził Romuald. Więc no tutaj, co prawda, ja lubię piosenki zespołu Abba. No oczywiście, ale wzorować się na tym zespole nie chciałem.
No to chyba tyle w temacie. Ja słucham Jabby i Hendrixa, słucham jednak także bardzo dużo Lady Punk. No i myślę, że o niewielu zespołach można powiedzieć, że ich brzmienie jest bardzo charakterystyczne, rozpoznawalne właściwie od zaraz, ale jednocześnie bardzo unikalne i oryginalne. A na pewno to można powiedzieć o was. No i taki stan rzeczy zawdzięczają głównie panowie panu, bo pan jest głównym autorem waszego repertuaru, waszych kompozycji. Pan za nie odpowiada. Tak jak powiedziałem tutaj bez krzty przesady, uważam pana za jednego z najlepszych, o ile nawet nie najlepszego gitarzystę w historii naszej muzyki rockowej. Proszę mi powiedzieć, jaka według pana jest główna różnica w podejściu do samego komponowania 40 lat temu, a teraz? Mówię o różnicy, którą pan dostrzega u siebie. No trochę jest. Trochę jest, dlatego że proszę wziąć pod uwagę, że wtedy się słuchało muzyki gitarowej, tylko gitarowej. Ona była po prostu, ona była na co dzień. Ta muzyka, ktoś, kto zaczynał w tamtych czasach, to wie dokładnie, co ja mówię, że ta muzyka była głównie gitarowa i oparta na gitarach. Natomiast świat się bardzo zmienił od tego czasu, przez te 40 lat. Proszę zwrócić uwagę, że stacje radiowe coraz mniej używają w ogóle gitar, więc jest więcej techniki, technologii w ogóle, klawiszy, więcej komputerów, więcej efektów na wokalach i tak dalej. No bardzo dużo się zmieniło, ale ja z kolei jestem też takim człowiekiem, który nie lubi stać w miejscu. Ja bym nie chciał nagrać tej pierwszej płyty na przykład i odcinać kupony i grać, bo oczywiście, że moglibyśmy grać tylko tą pierwszą płytę. Dla mnie najważniejsze było trzy rzeczy. Założyć zespół, rozwijać się muzycznie i grać jak najdłużej. To były trzy podstawowe rzeczy, które sobie powiedziałem, jak powiedziałem do Andrzeja Mogińskiego: Andrzej, ja chcę założyć własny zespół i chcę odejść od budki suflera. To mówi, no to na co czekasz? To odchodź, jedź w ogóle do Wrocławia i zbieraj z tego, ja będę pisał teksty, wysyłaj mi numery. Także ja wiedziałem, że to wyjdzie. Ja wiedziałem, że to wyjdzie, natomiast wtedy te komponowania odbywały się trochę w takim sposób, że ja miałem mały magnetofonik, w ogóle na jedną taśmę, przy sobie gitarę i nie było tak, że mogłem sobie wielu śladów nagrać, tak jak mam w tej chwili tutaj, że sobie nagrywam na przykład jakiegoś bluesika, prawda? Że sobie nagrywam bluesika teraz, przypuśćmy. Że sobie nagrywam tak, że mogę sobie nagrać bębny, bo to jest dla mnie żaden problem. To że gram z klawisza tą perkusję, to dla mnie to nie ma znaczenia, dlatego że moim pierwszym instrumentem jest perkusja, więc ja sobie sam to wystukuję. Mam gitarę basową, która tu wisi. Jeszcze może ja pokażę tutaj, jak to wygląda. To jest gitara basowa. Tu są gitary, które czekają na mnie do pracy. Także tego jest tutaj bardzo dużo. Natomiast wtedy miałem tylko jedną gitarę i mały magnetofonik. No jest taka różnica, ale przede wszystkim różnica jest taka, że jest inna muzyka w tej chwili. Więc tak, drastycznie stylu ja nie mogę zmienić, dlatego że ja lata pracowałem na to, żeby mieć własne brzmienie gitary i być rozpoznawalnym, co uważam, że jest bardzo ważne dla artysty, żeby to osiągnąć w ciągu swojego życia. Ja to osiągnąłem, ale ja też jestem takim człowiekiem, który chce iść do przodu, czyli cały czas, żeby nie zmienić, nie zniszczyć tego stylu, ale też pójść jakby w trochę świeżości dodać. I chciałem właśnie przy tej płycie, przy tej 40 dodać trochę świeżości, dodając tam różne instrumenty klawiszowe i trochę kompozytorsko się też zmieniłem. Ja się bardzo rozwinąłem jako kompozytor i też to chciałem jakby pokazać, no, że to już nie jest jakby tylko granie, komponowanie na dwie gitary, w ogóle bas i perkusję, tylko to jest trochę szerzej w ogóle. To jest i rytm. Ja się wychowałem na różnorodnej muzyce, na jazzie, na Hendrixie, na Coltrane'ie, na Led Zeppelin, no tak różnej muzyce, na bluesowej muzyce, więc ja jestem, szczerze mówiąc, moja głowa jest wszechstronna, czyli ja słuchając różnorodnej muzyki, nigdy jakby siebie nie zaszufladkowałem, nigdy nie ściągałem od innych gitarzystów dźwięk po dźwięku, tylko starałem się grać jakby swoje, uczyć się swoich dźwięków. Jestem samoukiem, więc czasami wymyślałem takie akordy, że wydawało mi się, że nikt ich wcześniej nie wymyślił, że one są moje,
Potem się okazywało, że może niektóre są i moje, ale większość już była kiedyś zagrana i wymyślona. Ale dla mnie to nie miało znaczenia, dlatego że ja je sam wymyślałem, w ciszy, w spokoju, z własnej głowy. To jest tak, jakbym coś odkrywał, prawda? To jest dla mnie to jest coś pięknego. Więc osiągnięcie w ogóle tego własnego stylu, jak już go osiągnąłem, no to potem zaczął się ten etap nagrywania coraz to różniejszych płyt. No przecież ja cały czas gdzieś tam zmieniam, prawda? Nie jest on, każda z tych płyt jest zupełnie inna. Nawet jak nagrywamy te świąteczne płyty w ogóle, co zresztą bardzo lubię robić. No, ja to robię z wielką przyjemnością. Ja wolę nagrać taką świąteczną płytę niż słuchać tych pastorajów w kółko przez te 60 lat. Więc dla samego siebie, ja wchodzę do kogoś do domu na święta, a człowiek leci, moja płyta w ogóle. To jest dla mnie coś pięknego. To nie ma nic wspólnego z tym, że ja idę na łatwiznę na przykład, czy robiąc muzykę do filmu rysunkowego o dwóch takich są Klodi Księżyc. O, są przepiękne numery, zwłaszcza, że te wszystkie utwory ja zagrałem sam na wszystkich instrumentach, zaczynając od perkusji, gitary basowej, gitary elektrycznej i klawiszy. Zespół chciał pojechać na wakacje, a ja mówię, dobra, jedźcie. A ja wziąłem Żuka, zapakowałem cały sprzęt i nagrałem wszystko. Po czym poczekałem, aż pana Sejmz wrócić z wakacji opalony, zaśpiewał przekazane mu teksty, więc tak to wyglądało. Ja lubię takie rzeczy robić. To jest dla mnie... Kiedyś mi Tadek Nalepa powiedział, szkoda tylko, że muszę co chwilę mówić świętej pamięci. No. Szkoda, naprawdę. Kiedyś Tadek mi Nalepa powiedział takie coś. Jak ja z nim grałem, mówi, ty po co ty nagrywasz w ogóle takie piosenki dla dzieci, mówi. Jak będziesz stary, to będziesz takie nagrywał. Ja mówię, wcale się z nim nie zgodziłem wtedy. Ja powiedziałem, Tadek, nawet nie masz pojęcia, jaka to jest przyjemna rzecz w ogóle zrobić coś takiego. To jest tak działające na wyobraźnię i wcale nie żałuję tego. Ja się wręcz szczycę tym, że takie rzeczy w ogóle robiłem muzycznie i też nie wiadomo, co jeszcze mogę zrobić, dlatego że moje życie się też kojarzy bardzo z dzieciństwem. Dlaczego ja mam od tego uciekać w ogóle? No? Jeżeli ja sprawiam radość w ogóle komuś, jak zrobię taką świąteczną płytę albo muzykę dla dzieci do filmu, czy nawet jakąkolwiek muzykę dla dzieci, to wydaje mi się, że to chyba jest pozytywne. No. To nie ma nic z tym, nie ma nic z tym złego, prawda? Zgadzam się z panem w zupełności, także odnośnie ostatniej płyty. Moim zdaniem jest to wasza najlepsza płyta nagrana w tym wieku, w XXI. Wow. Bardzo dziękuję. Proszę. Tak jak pan powiedział, tam rzeczywiście fajnie jakby lady punkowa tradycja miesza się z nowoczesnością, czyli takie melodyjne, rockowe granie, solidna sekcja rytmiczna, ale też sporo muzyki klawiszowej, tak jak wspomniałem, trochę takiej synthpopowej, trochę nawet indie rockowej, ale generalnie cały czas czuć ducha lady punk w tym wszystkim. Ciekawi mnie natomiast, jak duży wpływ na muzyczne tło tej płyty mieli Kuba Jabłoński i Krzysztof Kiliszkiewicz, o których co do śmieszne ciągle mówi się, że to są nowi członkowie zespołu, a przecież to już nie jest 7 lat. Tak. Znaczy, nasza współpraca w zasadzie polega na tym, że kiedyś jeszcze robiliśmy próby i wchodziliśmy jakieś może 15 lat temu, 20, wchodziliśmy do sali prób, robiliśmy próby i wchodziliśmy wszyscy razem do studia. No, przynajmniej od 15 lat chyba już tak nie robimy, bo ja pracuję, komponuję u siebie w domu w studio, po czym muzycy dostają ode mnie ślady, które zostały zarejestrowane u mnie w studio, uczą się tego i spotykamy się dopiero w studio i nagrywamy. W zasadzie cały set w ogóle perkusyjny został zaprogramowany przeze mnie i producenta, głównie przeze mnie, bo to są jakby, tak jak mówię, ja byłem kiedyś perkusistą, więc ja uwielbiam sprawy takie rytmiczne i one grają, współgrają z moimi kompozycjami, z moją gitarą, więc to jest dla mnie bardzo ważne. I w zasadzie Kuba odtworzył w ogóle te rzeczy, które zostały zaaranżowane już jako perkusja. I zrobił to bardzo dobrze, dlatego że Kuba jest świetnym perkusistą i myślę, że więcej czasu byśmy stracili, gdybyśmy siedzieli na próbach w ogóle i zaczęli to układać i robić takie różne rzeczy. Ja zawsze wiem, co ja chcę nagrać, także to jest najważniejsze. Kuba ma do mnie zaufanie, myślę, i bardzo mu się podobały te wszystkie bębny, te przebitki, te rytmy, które zostały wymyślone na tej płycie.
No i tak, i Kuba nagrał całą płytę od początku do końca, natomiast nie wszystkie gitary basowe są Krzyśka Kieliszkiewicza na tej płycie. Część nagrał producent, część chyba jest tam jedna moja, czy może dwie moje, już nie pamiętam. Także tak to wygląda. No. To teraz powiem panu ciekawostkę. Lady Punk jest jedynym zespołem, którego koncertów robiłem relacje zarówno w klasycznej rockowej odsłonie, jak i akustycznej, także symfonicznej. A przecież mają panowie także na swoim koncie klip z muzyką elektroniczną, z elektroniczną muzyką taneczną. Mówię tutaj o projekcie i płycie W transie, w której tak. Chyba głównie maczał palce wspomniany Wojtek Olszak. Tak. Ale z tych wszystkich projektów zdecydowanie najbardziej podoba mi się projekt Lady Punk symfonicznie. Takie projekty są dość popularne i na świecie, i w Polsce, ale moim zdaniem nikt nie zrobił tego tak dobrze jak wy w Polsce. Tutaj nie jest tak jak w wypadku wielu innych zespołów, że orkiestra jest jakby na drugoplanowym tle, jest w niej akompaniamentem. Tutaj są te dwa muzyczne światy równorzędne, wzajemnie się przenikają, a wasze utwory są rozbudowane, inaczej zaaranżowane, wzbogacone o różne takie orkiestracje. Poza tym rola orkiestry nie ogranicza się tylko do uwertur, ale także są wstawki różne, takie do muzyki filmowej, jazzowej, czy oczywiście poważnej. Jest to według mnie znakomity projekt. I pytanie jest takie, czy jest szansa na jego kontynuację i jaki ma pan wpływ na aranże tych kompozycji? No więc tak, tak, ja się zgadzam z tym, że to był świetny pomysł. Ja dostałem taką propozycję od dyrygenta, od Andrzeja, który z Gdańska, który mnie poprosił o przyjazd. Ja byłem... Przepraszam, że to jest Orkiestra Symfoników Gdańskich. Która tak, tak, Symfoników Gdańskich, tak. To było niesamowite przeżycie, dlatego że ja przyjechałem. Myślałem, że my się spotkamy tylko we dwóch, żeby porozmawiać o tym, a okazało się, że się spotkaliśmy z 50-osobową orkiestrą. Kiedy ja wszedłem do tego pomieszczenia, wszyscy wstali, bili smyczkami o skrzypce na przykład, przywitali mnie w ten sposób. To było bardzo wzruszające, z wielkim szacunkiem, bo w zasadzie później jak z tymi ludźmi rozmawiałem, to oni powiedzieli, że oni są zakochani w tych kompozycjach, że oni się tak cieszą, że będą mogli to grać i tak dalej. Jeżeli chodzi o aranżację, aranżację robił brat dyrygenta. Uważam, że robił je świetne. Robiłem bardzo rzadko jakiekolwiek poprawki, dlatego że miał bardzo dobre pojęcie w ogóle, jak oni chcą to zrobić. I to, co mówiłem wcześniej, jeżeli się wie, co chce zrobić, to wtedy naprawdę dużo łatwiej i lepiej i pewniej wszystko wychodzi. Więc wydaje mi się, że duży wpływ miała tutaj dyrygent, orkiestra i właśnie brat... Chyba gra na wiolonczeli i on właśnie robił te aranżacje do tych wszystkich utworów. I ten pomysł też był wspólny ich, żeby zrobić tą przeplatankę z różnymi znanymi utworami, prawda, czy z klasyki, czy z muzyki filmowej. Brat jest chyba też pierwszym dyrygentem jednocześnie orkiestry, tak? Nie, tak, oczywiście. Tak. Mhm. Tak, bardzo to lubię, natomiast jeżeli chodzi o to, czy będzie kontynuacja, no trudno mi jest powiedzieć, bo taki koncert jest bardzo drogi. No w tej chwili to wiadomo, w ogóle nie ma. W tej chwili w ogóle nie ma koncertów, ale mówię, że jak próbowaliśmy coś takiego robić, mieliśmy zamówienia na przykład na zamknięte imprezy, ktoś zamówił z całą orkiestrą, no, ale to nie było jakby głównie dostępne. Natomiast ja bardzo bym chciał, żebyśmy takie koncerty mogli grać, ale no na razie mamy co robić, także mamy zaległe koncerty, mamy LP40 i wydaje mi się, że jak to wszystko wróci do normy, to przed nami jest ponad 2 lata grania koncertów i tych zaległych, i tych z LP40 po całym świecie, bo te trasy są tam, gdzie już byliśmy, a naprawdę tego jest mnóstwo. Miejmy nadzieję, że te koncerty się zaczną jak najszybciej, czego sobie wszyscy życzymy. A kończąc już powoli naszą rozmowę, pozwoli pan, że zadam panu jeszcze 2 ostatnie pytania. Nie tylko Lady Punk jest w pana życiu muzycznym istotny, bowiem współpracował pan z wieloma innymi artystami. Ma pan też przecież swój własny zespół Jan Bo, który już wydał 5 płyt. Ale chyba najbardziej poza Lady Punk w pamięć fanów zapadła pana współpraca z Pawłem Kukizem. Ja wiem. W zasadzie z Pawłem Kukizem to myślę, że to była taka, to był taki przerywnik w ogóle. No ja lubię Ale bardzo popularny, który się znakomicie sprawdził i sprzedał. No może się sprzedał, ale popularny to może trudno powiedzieć, dlatego że Paweł ciągle nie miał czasu w ogóle, żeby jeździć na koncerty, więc
Mogliśmy zagrać w ciągu roku 400 koncertów, a zagraliśmy 5, więc no, nie dało się po prostu grać z Pawłem koncertów. Cały czas był zajęty. Nie wiem czym, ale był zajęty. W każdym razie ja to traktowałem jako taki przerywnik w ogóle. Dla mnie są dwie kapele bardzo ważne, czyli najważniejsze to jest to moje dziecko Legii Punk i Jan Bo Trio, które założyłem dopiero po wielu latach, bo moim marzeniem było założenie takiego tria już od samego początku. Czyli nie zespołu od razu tria, tylko ja powiedziałem sobie tak, dałem sobie czas. Człowieku, jeżeli będziesz ćwiczył, jeżeli będziesz zdolny do tego, to wtedy założysz zespół w trzech muzyków. Bo to jest naprawdę wielka sztuka grania w trio. I dopiero po wielu latach mogłem sobie na to pozwolić, żeby nagrać tą płytę Wojnę w mieście. I w zasadzie od tego czasu to się zaczęło. I raz na jakiś czas nachodzi mnie w ogóle taka, jak gramy dużo koncertów z Legii Punk, na przykład po nowej płycie, to zawsze jest tak, że te 2-3 lata się ogrywa ten materiał. No i potem już przychodzi do mnie taka nostalgia, biorę gitarę i już z ręki mi wychodzą w ogóle jak nie wiadomo skąd w ogóle z głowy pomysły na nagranie nowej płyty Jana Bo. I to są w zasadzie te dwie kapele dla mnie bardzo ważne, ale też wielu muzyków, z którymi grałem po prostu i z którymi współpracowałem, czy Tadek Nalepa, czy Grzesiu Ciechowski, Jacek Skubikowski, to były czasy naprawdę takie dla mnie bardzo ważne. No. Będę do końca życia wspominał trasę statkiem Nalepą, gdzie zostałem wynajęty przez Tadek, wypożyczył mnie zespołu Budka Suflera na 2-miesięczną trasę do Związku Radzieckiego. No więc proszę mnie nie pytać, co tam się działo. Także naprawdę bardzo, bardzo ciekawe muzyczne życie miałem. Zresztą teraz jeszcze na koniec mogę powiedzieć, że we wrześniu ukaże się moja płyta Wszystkie oblicza Jana Borysewicza. Będzie to płyta z moimi utworami, które taki jakby cały dorobek. Będą utwory z moich solowych projektów, będą utwory moje kompozycje dla innych wykonawców i utwór, moja pierwsza kompozycja Nie wierz nigdy kobiecie, jest zagrana na nowo i zaśpiewana przez Piotra Franceskiego, który zrobił to genialnie. Wow! I zrobił to genialnie i wydaje mi się, że będzie to, ten utwór będzie promował tą całą płytę. Także myślę, że to będzie też ciekawe wydawnictwo i będzie też taki premierowy utwór, taki bardziej taki, jakbym powiedział, bluesowo-rockowy. I zawsze marzyłem o tym, żeby zaprosić do współpracy Leszka Możdżera i w końcu mi się udało i przyjechał tutaj do mnie do studia i nagrał mi piękne piano, które też będzie na tej płycie. Piotr Franceski, Leszek Możdżer, to już teraz proszę sobie w kalendarzu wpisać na wywiad we wrześniu, jeżeli pan może. Nie, no naprawdę, ja z Piotrem się przyjaźnię od wielu lat, jest to przecudowny człowiek, oby wszyscy ludzie tacy byli, naprawdę. Ja po prostu kocham tego człowieka i to był jedyny człowiek, o którym pomyślałem, który mógłby to zrobić. No na początku powiedział, ale Jan, ale przecież ja nie umiem śpiewać. No, ale powiedziałem, że każdy umie i poprosiłem go serdecznie, więc przyjechał do studia, nagrał to i teraz czekamy, w maju kręcimy teledysk do tego utworu i mam nadzieję, że się publiczności spodoba, bo naprawdę jest świetnie wykonany. Ostatnio pan Piotr śpiewał chociażby na płycie Jelonka. Zresztą też o tym rozmawialiśmy, rozmowa jest na naszym kanale. Panie Janie, kończąc już naszą rozmowę, chciałbym jeszcze zapytać o jedną rzecz. Oczywiście wspomniane koncerty w warszawskiej Stodole ze względu na pandemiczne okoliczności, w których wszyscy żyjemy, no pewnie były jednym z ciekawszych w pana życiu siłą rzeczy. Ja byłem na tym niedzielnym, już na tym spokojniejszym, więc tej balangi soboty nie widziałem, gdy o nich słyszałem legendy. No nie, no to była totalna balanga, no to było nie zatrzymanie. Było spokojnie. Tak. Ale pytanie moje jest takie, czy skoro są czasy, jakie są, to w jaki sposób, poza oczywiście tego typu też wywiadami, jaki my teraz mamy, przyjemność przeprowadzać, w jaki sposób planują panowie promować swoje wydawnictwo? No, promujemy wszędzie, gdzie się da. No, jest nas tak dużo, że już moi znajomi dzwonią, mówią, że z lodówki wyskakujemy, więc no, jest nas wszędzie. No, jesteśmy w tej chwili na Empiku na pierwszym miejscu już od tygodnia z nową płytą. Ja wydaje mi się, że chyba największym sukcesem zespołu Legii Punk jest to, że jesteśmy 40 lat. Promocją zajmuje się menadżer Maciek Durczak i robi to świetnie, więc mamy do niego pełne zaufanie. Natomiast myślę, że ci, którzy
są zainteresowani zespołem Lady Punk. Mamy tych ludzi bardzo, bardzo dużo, bo mamy i na Facebooku mamy około 150 tysięcy. Ja mam też na swoich social mediach i na Facebooku i na Instagramie, więc no, wydaje mi się, że ci, co mieli się dowiedzieli, dlatego ta płyta tak w górę idzie w tej chwili, więc no, nic tylko się cieszyć. A czy koncerty online są brane pod uwagę? Nie, nie, ja powiedziałem, że to nie ma najmniejszego sensu. My jesteśmy zespołem, który musi mieć kontakt z publicznością. Poczekamy, wszystko wróci do normy. Trzeba poczekać, uzbroić się w cierpliwość i wydaje mi się, że wszystko będzie okej. Okay. Dziękujemy bardzo. Bądźmy w kontakcie, to była duża przyjemność. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie, pozdrawiam.